Cześć, z tej strony Mateusz i tak mniej więcej rozpoczynał się 8 dzień mojej wędrówki przez Sudety. Dzisiaj wyruszyłem z Karłowa, będzie to mój drugi dzień w Górach Stołowych, więc będę sobie zwiedzał mniej oczywiste atrakcje, w których mnie jeszcze nie było, no a później się zobaczy. Świadomości wielu turystów, w tym też mojej przez dłuższy czas, przyznaję się, Góry Stołowe to przede wszystkim Szczeliniec Wielki, błędne skały, morze, czasami narożnik i skały Puchacza. No ale okazuje się, że oczywiście Góry Stołowe to znacznie więcej i nawet takie niepozorne ścieżki przez las mają w sobie masę uroku. Zwłaszcza o poranku starałem się to uchwycić na nagraniu, jak te promienie rozpraszane przez mgłę padają tutaj na drzewa i tak dalej. No świetnie to wygląda. Wczoraj ledwo zdążyłem właśnie przed taką konkretną ulewą do pokoju. No a dzisiaj pojawiły się dzięki temu mgły. Jest tak dosyć klimatycznie. Gdyby mimo wszystko ktoś narzekał na monotonię spaceru przez las, to są tutaj też liczne takie wielkie głazy, formacje skalne. No naprawdę fajne miejsce na spacer. Nie spotkałem dzisiaj jeszcze nikogo, co jest miłą odmianą po wczorajszym niedzielnym popołudniu na Szczelińcu Wielkim i w okolicach Błędnych Skał. Nie ma się co dziwić, to największe atrakcje regionu, zwłaszcza, że weekend był pogodny, to czasami trzeba było się przeciskać gdzieś tam w tych kolejkach, korytarzach, a tutaj pusto, spokojnie i właśnie takim leniwym tempem maszeruję w stronę pierwszego, ciekawszego miejsca na trasie dzisiejszego etapu, czyli do Radkowskich Skał. Dotarłem do Radkowskich Skał, ale zanim wam trochę więcej o nich opowiem, to muszę wam coś pokazać, bo chyba znalazłem coś fajnego. Tylko żebym się tu nie zabił. Patrzcie tylko. Niesamowite jest to morze chmur, ale chyba znalazłem takie przejście, które pozwoli mi wam jeszcze lepiej je pokazać i zrobić może jakieś fajne zdjęcie. Tam trzeba było przejść nad taką szczeliną, a tutaj jest zwyczajna ścieżka na jedną z takich właśnie skał. Uwaga, uwaga, uwaga! Niesamowite! Jak widzicie, Radkowskie Skały i tutejsze baszty, zwane też bastionami, no gwarantują niesamowite widoki. Pewnie też widać, że dosyć stromo obrywają się do podstawy. Ponoć najwyższe tutaj ściany liczą blisko 100 metrów, więc tamten punkt widokowy jest niesamowity. Ale tutaj
na wierzchowinie, czyli po szczycie. Znajdują się też powykręcane różne formacje skalne, więc jest na czym zawiesić oko. I jeszcze coś miałem powiedzieć. Aha, wiem, że tutaj w okolicy poprowadzone są dwie ścieżki. Właśnie ten szlak niebieski, którym ja sobie spaceruję, i zielony, troszkę poniżej. Dzięki temu możecie zrobić ciekawą pętelkę, gdybyście chcieli wybrać się na jakąś taką jednodniową wycieczkę. Całkiem fajnie, naprawdę. A w dodatku jeszcze nikogo nie spotkałem, więc jest zupełnie pusto. Co chwilę za moimi plecami gdzieś tutaj pojawiają się takie wysokie skały. A Radkowskie skały właśnie opuszczam. I według tej tabliczki, którą tam widziałem, kolejnym celem na trasie jest Pielgrzym. Też ponoć bardzo fajne miejsce. A po nim przyjdzie czas na grzybobranie. Nie takie klasyczne, zwłaszcza że się nie znam na grzybach. I pewnie zakończyłbym przedwcześnie tę swoją wędrówkę. Ale skalne grzyby, czyli też jedną z fajniejszych atrakcji gór stołowych. Nie sądziłem, że ten odcinek będzie taki fajny, no bo z map ciężko czasami coś wywnioskować. Poza tym Sudety mam daleko, bywam tu rzadko. No i sporo rzeczy jest dla mnie nowością, tak samo jak ten odcinek. No jak coś nowego się widzi po raz pierwszy, to też pewnie inaczej się to odbiera. Jakoś pominąłem odbicie na pielgrzyma, ale przegapić skalne grzyby, no byłoby bardzo ciężko. Naprawdę mają bardzo charakterystyczne sylwetki. Niektóre z nich mają też swoje nazwy. No i one rozsiane są na dosyć sporym obszarze. Nie da się przejść tak po prostu jednym szlakiem, żeby zobaczyć je wszystkie. Trzeba pewnie kombinować z jakimiś pętelkami. Ja oczywiście jak zwykle zostawiam w opisie mapkę, więc będziecie mogli sobie coś tam zaplanować. Ta akurat formacja skalna to żółw. Są tu też tablice, na całe szczęście, więc nie trzeba zgadywać. Chociaż można pewnie puścić wodze wyobraźni i zrobić sobie taką zabawę pod tytułem co ta skała przypomina, a później sprawdzić kto był bliżej. No i takim spacerkiem sunę sobie dalej. Pogoda dopisuje. Dalej nie spotkałem nikogo. No na to na pewno nie będę narzekał. Zniknęły skalne grzyby, nie ma już śladu też po skałach i głazach. Zrobiło się tak, powiedziałbym, normalnie. Chyba góry stołowe dają mi już odczuć, że pora się powoli żegnać. Ten szlak będzie mnie wyprowadzał z tego pasma. No i trochę szkoda, bo spędziłem w tym paśmie dwa naprawdę wyjątkowe dni. Wczorajszy odcinek podlinkuję Wam tutaj. Szedłem też m.in. przez Pasterkę, Szczeliniec, piękne miejsca, ale ten dzisiejszy był równie ciekawy, pusty, nie było mnie w tamtych stronach, więc naprawdę z radością przemierzałem te szlaki. Ale to jeszcze nie koniec, bo muszę domknąć dzisiejszy etap schodząc na nocleg i jeszcze kilka kilometrów mnie czeka. Mam nadzieję, że też w miarę ciekawych.
Dopiero o tym pomyślałem, a przecież wychodząc dzisiaj z Gór Stołowych, będzie można powiedzieć, że obszedłem praktycznie całą Kotlinę Kłodzką dookoła, co w sumie jakiś czas temu byłoby dla mnie nie do pomyślenia, a tu proszę, będę miał dzisiaj, na mecie dzisiejszego etapu, jakieś 230 km za sobą. No i to cieszy mnie też z uwagi na fakt, że pogoda jest rewelacyjna póki co. Jest ósmy dzień, a popadało jedynie wczoraj i to po południu, kiedy już byłem w pokoju pod dachem, tak więc. When the stars glow bright, the summer's old. In the misty bright moonlight I would talk. When the storm is raging in your head. Okej, okay, ten fragment szlaku jakiś specjalnie ładny nie jest. Niestety Góry Stołowe rozstają się ze mną w taki właśnie sposób. A szkoda, tyle wspomnień nas łączyło. No i ta końcowa część dzisiejszego etapu wyglądała mniej więcej tak, jak przed chwilą widzieliście. Raczej taka sobie, zwłaszcza w porównaniu z tą pierwszą, która prowadziła przez serce Gór Stołowych, przez radkowskie skały, skalne grzyby. A ten szlak, no taki do przejścia. Natomiast nie będę go całkiem już pogrążał, bo jest raczej łatwy. Co też mnie cieszy, bo zostało mi do noclegu mniej więcej kilka kilometrów. Dzisiaj nocuję w Suszynie i mam niesamowitą ochotę na coś niezdrowego, jakiś fast food. Mam nadzieję, że uda mi się coś tam zamówić, bo wyobraźcie sobie, że w Karłowie nie da się zamówić nic z dostawą, co może i ogólnie nie jest dużym problemem, no chyba, że właśnie zrobiliście 33 km po górach, nocujecie kilometr od centrum miejscowości, a w dodatku pada. No to wtedy takie spacery nie są specjalnie miłym doświadczeniem. Jutro ruszam już w Góry Sowie, dlatego od razu zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. No jeżeli Wam się podobało, to też do subskrybowania. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!